niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potoku dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występstwom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli przez posuchy dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonej. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na Twój Kościół i radź mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu, obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Wstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez pogrzebani razem z Chrystusem w śmierć z Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Uwielbimy Trójjedynego Boga, mówiąc wspólnie: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, bracia i siostry. Przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć do nowego życia. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. Wyjątkowość dzisiejszego obrzędu związana z wielkim jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski zachęca nas do tego, byśmy najpierw wzbudzili intencję, że chcemy jak najlepiej, z zaangażowaniem umysłu, serca, woli, całego siebie, odpowiedzieć na pytanie Kościoła. Dziś w związku z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych możemy zyskać odpust zupełny. Chcemy także wzbudzić intencję zyskania odpustu zupełnego. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych będziemy podchodzić procesjonalnie w dwóch szpalerach przez Kościół. Będziemy zanurzać dłoni w
dzielnicy, będziemy czynić znak Krzyża Świętego, będziemy rozchodzić się na boki przy okazji, odbierając pamiątkowy obraz. Najpierw poprosimy, aby do chrzcielnicy podchodzili ojcowie, służba liturgiczna, panowie halabardziści, tak jak to było 1050 lat temu, kiedy wojsko polskie na czele z królem Mieszku I przystępowali do chrztu. I później wszyscy po kolei, będzie na to czas dla każdego. Połóżmy teraz prawą rękę na sercu. A zatem pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Pytam o wiarę. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen.
zmartwychwstanie Chrystusa przemieniło świat i nadało sens naszemu istnieniu. Dlatego pełni radości wołamy do naszego Zbawiciela.